Dzień dobry Państwu, witam w dziewiątym odcinku programu Mancin Grilluje. Dzisiaj opowiem o tym, co się wydarzyło przez ostatni tydzień w polskiej polityce oraz podzielę się z Wami moim odkryciem. Otóż wiem już, kto najprawdopodobniej jest najgłupszym posłem tej kadencji parlamentu. Przed wyborami Donald Tusk obiecał 100 konkretów na 101 dni. To była taka lista 100 rzeczy, którą ten rząd zrobi przez pierwsze 100 dni swoich rządów. Na razie platforma rządzi przez miesiąc i 100 konkretów nie mamy. Udało się póki co zrealizować tylko trzy konkrety, to znaczy odwołanie rzecznika praw dziecka, zamrożenie cen gazu oraz finansowanie in vitro. Pozostałe 97 konkretów czeka na swoją realizację, ale za to mamy co innego. Nie ma może 100 konkretów, mamy 100 członków rządu. W tym momencie rząd Donalda Tuska liczy już 102 osoby. Rekordowy rząd Mateusza Morawieckiego to było 107 osób i był krytykowany również przez Platformę za Bizancjum. Po co Morawieckiemu ponad 100 ministrów oraz wiceministrów? Bizancjum, zatrudnianie swoich, powinno być ich znacznie mniej. Więc już teraz jest ponad 102 osoby w rządzie Donalda Tuska, a trwają jeszcze kolejne rekrutacje, trwają kolejne powołania i docelowo ma ich być aż 109, czyli o dwie osoby więcej niż w rekordowym do tej pory rządzie Mateusza Morawieckiego. I to nie jest tak, że ten rząd nie uchwala kolejnych ustaw, ponieważ tam jest taka wielka kolejka ustaw do uchwalenia, że Sejm pracuje od rana do wieczora, głosujemy cały czas te nowe ustawy i te konkrety mimo wszystko idą, ale powoli. Ten Sejm w zasadzie się niczym nie zajmuje. No zobaczcie. W tym tygodniu mieliśmy trzydniowe posiedzenie. Pierwszego dnia, czyli we wtorek, zajęliśmy się tak naprawdę tylko powołaniem komisji w sprawie Pekazusa, Drugi dzień, czyli środa, tylko i wyłącznie sprawy personalne. Najpierw chodziło wotum nieufności względem Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury. Następnie debata nad odwołaniem Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu, a następnie debata w sprawie zabrania immunitetu Grzegorzowi Braunowi, czyli tylko i wyłącznie sprawy personalne, nie było tam żadnych ustaw, żadne prace się nie posuwały, a trzeciego dnia, czyli w czwartek obrady Sejmu trwały od godziny dziewiątej do dziesiątej. Przez tą godzinę zdążyliśmy uchwalić budżet i się wszyscy rozjechali do domu. O dziesiątej rano Sejm skończył w czwartek. Partek, Kolejne planowane posiedzenie Sejmu miało być w przyszłym tygodniu, od środy do piątku, ale już wiemy, że środa znowu będzie wolna. Posiedzenie będzie trwało tylko czwartek i piątek. W czwartek będą same debaty, w piątek głosowania nad dwiema ustawami, z których żadna z dowód nie jest realizacją tych obietnic wyborczych. Co oznacza, że ten rząd w zasadzie nie pracuje nad swoimi obietnicami. My nie mamy nad czym głosować. To znaczy nie przychodzą do Sejmu, marszałek Hołownia nie wpuszcza do Sejmu pod głosowanie jakichś propozycji rządu zmierzających do realizacji tych stu konkretów Nic nic takiego się nie dzieje. Za to z drugiej strony, marszałek Hołownia obiecywał, że nie będzie zamrażarki, że jak wpłynie jakiś projekt ustawy od posłów, no to Sejm będzie normalnie nad tym projektem głosował. Wpływają projekty i nie są głosowane. Na samym początku, jak się jeszcze w listopadzie zebrało pierwsze posiedzenie Sejmu, Lewica złożyła wniosek w sprawie aborcji, my złożyliśmy wniosek w sprawie kwoty wolnej od podatku i słuch po nich zaginął. Nie są w ogóle głosowane, siedzą w zamrażarce marszałka Hołowni, przecież to podwyższenie kwoty wolnej byłoby właśnie jedną z realizacji jednych z konkretów platform Obywatelskiej. To był ich postulat i my tylko zgłosili ich postulat i nad nim nie chcą głosować. I to nie dlatego, że Sejm nie ma czasu, żeby się tym zająć. Sejm ma czas, tylko w Sejmie się nic nie dzieje. Obrady się kończą albo o 10 rano, albo cały dzień w ogóle, tak jak w przyszłym tygodniu, wylatuje. Nie wiem o co chodzi. Z czego to wynika? Gdybym ja, tak jak Platforma, czekał 8 lat na to, żeby przejąć władzę, czy tak jak Lewica, żeby wrócić do rządu po 18 latach, to byłbym tak zmotywowany, żeby jak najszybciej, jak najwięcej rzeczy zrobić, no bo to nie wiadomo, ile taki rząd przecież będzie trwał. A ci nic. Plaża. Nudzą się, nie wiem, Twittera przeglądają, co oni robią, że nie są w stanie do Sejmu przepchnąć swoich propozycji rozwiązań. To co Donald Tusk miał na myśli, kiedy we wrześniu czy w październiku obiecywał, że przez 101 dni przeforsuje tych 100 konkretów, z tych 100 co On nie miał tego przygotowanego, to nie miał żadnych projektów ustaw, żadnych, nie wiem, spisu tego, co tak naprawdę zamierza zrobić. Nie wiem, w czym jest problem. Sejm siedzi, nudzi się, nie ma nad czym głosować, jednocześnie nasze projekty są mrożone, a rząd swoich nie zgłasza. Nie wiem o co chodzi. Ale to nie jest jest tak, że w platformie nic nie robią, że ten rząd kompletnie nic nie robi. Zajmują się sprawami personalnymi, żeby móc się pochwalić, że tutaj pogonili pisowca z jakiegoś stołka, na którym siedział przez kilka lat. Otóż Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w mediach społecznościowych, że usunęło z Rady Szpitala Wojskowego Annę Zaleską. Byłą minister edukacji w rządzie Morawieckiego, szydło, posłankę, europosłankę, wpływową członkinię Prawa i Sprawiedliwości. Po czym Anna Zalewska napisała u siebie na Twitterze, że platformie. To głupi są, bo to nie ona. W sensie tam rzeczywiście w Radzie tego szpitala jest Anna, jakaś Anna Zalewska, ale to w ogóle nie jest ona, bo ona w tej Radzie nigdy nie była. No i cały PiS zaczął drzeć łacha w internecie, że platforma jest głupia i poodwołała z Rady tego szpitala wojskowego jakąś bogu ducha winną kobietę tylko za to, że nazywa się tak jak ważny polityk prawa i sprawiedliwości. Śmiechu było co niemiara, aż ten szpital wojskowy ogłosił, że to właśnie ta Anna Zalewska była w jego radzie, tylko nigdy nie chciało się przychodzić na posiedzenia tej rady, w związku z czym zapomniała, że w niej siedzi. Widzicie, jak to się czasem odwraca? To jest w ogóle ciekawe, jak wiele osób w różnych tych wszystkich radach, instytucjach, agencjach powsadzał pis, że ci ludzie, siedząc jednocześnie na 15 sokłach już tak nie wiedzieli, w której radzie oni tak naprawdę siedzą. Tyle stanowisk mieli do obsadzenia, że już wsadzali tych ludzi absolutnie wszędzie, gdzie się da. Oni sami nie pamiętali już, gdzie siedzą, gdzie, gdzie dostają jakąś kasę, gdzie siedzą za darmo. Nikt na tym nie panował. Posiedzenie Sejmu, które odbyło się w tym tygodniu, było przełożone z poprzedniego tygodnia, a wtedy się nie odbyło, ponieważ marszałek Hołownia bał się, że pisowcy będą robić taką trzodę z powodu trafienia Wąsika i Kamińskiego do aresztu, że w zasadzie nie da się i tak prowadzić żadnych obrad. No I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy to posiedzenie Sejmu zostało przełożone o tydzień, początkowo było zupełnie spokojnie. Pisowcy się w ogóle nie awanturowali, nie krzyczeli, nie robili jakiegoś szturmu na Sejm czy też na. Mównicę. Nie było nawet żadnej okupacji Mównicy. W zasadzie jedyne, co się wydarzyło na samym początku, to powpinali sobie takie y, okrągłe wpinki w, y, w klapy marynarek, gdzie było napisane, że są solidarni z Wąsikiem i Kamińskim, a na miejscu w Sejmie, gdzie do tej pory siedzieli Wąsik i Kamiński, powsadzali takie okolicznościowe kartony z ich y, podobiznami. No i było tak spokojnie, nie wiem, przez godzinę, może pół godziny, ale w pewnym momencie któryś pisowiec powiedział, że tam na górze. Sejmu są żony Wąsika oraz Kamińskiego. Wtedy wszyscy pisowcy wstali i zaczęli klaskać. I tak klaskali, nie wiem, minuta, pięć, dziesięć, może. W pewnym momencie marszałkowi chołowni się znudziło i ogłosił przerwę. I tu dygresja. Marszałek chołownia powiedział, że przerwa będzie trwała 10 minut. W związku z czym sobie pomyślałem, że jeżeli przerwa trwa 10 minut, to zdążę do skoczyć po kawę i wrócić z tą kawą, żeby siedzieć dalej, pić kawę i głosować. I zostałem oszukany, ponieważ przerw... sejm został wznowiony po 7 minutach, przez co nie zdążyłem na głosowanie, ponieważ pójście po kawę zajmuje mi więcej. 8 minut, ale to dygresja, jak mi oszukał marszałek, chłownie przez co nie wziąłem udziału w jednym głosowaniu. Ale przechodzimy do tego, że pisowcy stoją i klaszczą. No i kiedy pisowcy stali i klaskali, a cała reszta sejmu siedziała i czekała, aż pisowcy się uspokoją, nagle słyszę z tyłu taki krzyk: Męcen, wstawaj, dziad! I tu jakiś ciąg przekleństw opisujących, jakim to jestem, nie najlepszym rodzajem dziada. Więc muszę wam powiedzieć, że zareagowałem na to w następujący sposób. A zareagowałem w ten sposób, bo już miałem dosyć absolutnie Piotra. Kalety. Piotr Kaleta jest posłem PiSu, o którym prawdopodobnie pewnie nigdy nie słyszeliście, ponieważ nie reprezentuje sobą absolutnie nic ciekawego. Jedyna rzecz, którą się ten poseł zajmuje, to darcie japy przez całe posiedzenie Sejmu w zasadzie bez przerwy. Co by się nie działo, ten facet się drze. Właśnie on w taki sposób, że wyzywa mnie od jakichś tam bardzo niefajnych dziadów i każe mi wstać, kiedy ja wcale nie chcę wstawać. Jak głosujemy przypadkiem tak jak platforma, to wtedy kaleta się drze, jak że jesteśmy zdrajcy polscy, agenci rosyjscy, koalicjanci Tuska. Jeżeli akurat głosujemy tak jak PIS, to kaleta się drze. Wreszcie zrozumieliście tutaj, z kim należy głosować i każdy nasz Przeposunięcie, facet komentuje. Ostatnio na przykład kończy się głosowanie w sprawie budżetu, wypowiedziało się kilku posłów i Kaleta znowu się drze. A gdzie jest Rysiu Petru? Cały Sejm patrzy, a o co mu w ogóle chodzi? Co ma Rysiu Petru do głosowania w sprawie budżetu? A Kaleta się drze. Gdzie jest Rysiu Petru? Chodź Rysiu Petru! I nikt nie wie o co chodzi. Ten facet autentycznie zachowuje się jak taki troll z Twittera. Na Twitterze są takie osoby, co niezależnie co by tam było komentowane, pisane, zawsze w komentarzu jakąś kompletną Głupotę piszą, na ogół w ogóle niezwiązaną z tematem, używając do tego wulgarnego słownictwa. I ten facet zachowuje się dokładnie jak troll z Twittera. No bo wiecie, w świecie rzeczywistym ludzie zachowują się zupełnie inaczej niż na Twitterze. Nie chodzą, nie zaczepiają ludzi, nie wyzywają, nie awanturują się dosłownie o wszystko wszędzie, zachowują się normalnie. A poseł Piotr Kaleta jest jedyną osobą, jaką kojarzę, która zachowuje się w życiu takim realnym zupełnie jak na Twitterze. Nie ma absolutnie żadnej różnicy. Osobiście przy Przekonany jestem, że gdybyśmy mieli zrobić taki ranking, to Piotr Kaleta byłby najgłupszym posłem w całym sejmie. I teraz. Kiedy pomyślałem, że podzielę się z wami swoim odkryciem, zacząłem się zastanawiać, a czy ja nie będę miał przez to problemów z Komisją Etyki Poselskiej, bo jak tak posłowie się tam czasem wyzywają, to potem jeden do drugiego mówi, widzimy się w Komisji Etyki Poselskiej i tam potem sobie wyjaśniają, czemu jeden drugiego nazwał kłamcą, oszustem, czasem mordercą, bo takie rzeczy też ostatnio słyszałem na Komisji Finansów Publicznych i tam idzie się na tą komisję i się wyjaśnia te swoje sprawy, jakieś różne nieporozumienia. Tak sobie pomyślałem, że jak Piotr Kaleta pójdzie... Ze mną po lekcjach do Komisji Etyki Poselskiej, żeby sobie tę sprawę wyjaśnić, to będę miał następującą linię obrony. No, nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby uszeregować wszystkich posłów w sejmie co do inteligencji, to będzie jakiś taki, od którego głupszych już nie ma. No, to jest bardzo prosta matematyka. Któryś z nich musi być na takim poziomie, że już żadnego głupszego nie ma. Ta sprawa jest zupełnie oczywista. I moja opinia jest taka, no, że ten laur przypada Piotrowi Kalecie. A jeżeli ktoś ma inną opinię, do której oczywiście ma prawo, to skoro uważa, że on nie jest najgłupszy, to powinien wskazać innego najgłupszego, żeby sfalsyfikować tą moją opinię. Ale taka zarzucenie mi, że się pomyliłem, bo to inne jest najgłupszy, Oznaczałoby, żeby ten nowy powinien też trafić do Komisji Etyki Poselskiej, ten, który się ze mną nie zgadza, ponieważ tamten najprawdopodobniej różnie się nie przyzna, że to on jest najgłupszym posłem, w wyniku czego wszyscy posłowie po kolei trafialiby do Komisji Etyki Poselskiej, co byłoby dziwne. W związku z czym liczę na to, że nie będę musiał przed Komisją Etyki Poselskiej uzasadniać swojego odkrycia. Gruchnała wiadomość, że w styczniu Elon Musk przyleci na półtora dnia do Polski. Ma zwiedzać obóz koncentracyjny Auschwitz i do tego zajmie się nim polski rząd. No i tutaj pierwsza zupełnie niezrozumiała decyzja. Wyobraźcie sobie, że do rozmowy z Elonem Muskiem rząd Platformy Obywatelskiej wydelegował tego głąba Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy. Serio? Do Polski przylatuje Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie. Właściciel, prezes kilku najbardziej zaawansowanych spółek technologicznych. Facet, który wystrzeliwuje ludzi w kosmos. I my mu pokazujemy Gawkowskiego. I mówimy, że to jest nasz minister cyfryzacji, który zajmuje się cyfryzacją w Polsce. Przecież jak Musk go zobaczy, to my uzna, że my to u nas jest gorzej niż w trzecim świecie z tą cyfryzacją. Ale żeby tego było mało, to do sprawy włączył się Przemysław Czarnek. I łamaną angielszczyzną na Twitterze zaprosił Muska do Radomia. No, jak mi słów już brakuje. Serio, przyjeżdża Elon Musk i my pokazujemy Gawkowskiego i zapraszamy go na wycieczkę do Radomia. Naprawdę nie mamy w Polsce ładniejszych miast niż Radom i bystrzejszych ludzi niż Gawkowski, żeby pokazać się Elonowi Muskowi. No ja wiem, że on i tak za tydzień zapomni, że on tutaj w ogóle był, ale Gawkowski i Radom? Przechodzimy do spraw poważniejszych, niestety też odrobinę nudniejszych, więc będziecie musieli się tym razem skupić. Mamy kolejny front w walce pomiędzy PISem i Platformą. Wcześniej walka była o TVP, walka była o ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego, a teraz mamy walkę o to, kto steruje polską prokuraturą i niestety mamy kolejne miejsce, gdzie mamy w zasadzie dwa równoległe systemy prawne nie bardzo wiadomo, który prokurator jest prokuratorem, a który tym prokuratorem. Nie jest. Teraz, co się wydarzyło? Mamy w Polsce prokuratora, prokuratora generalnego oraz prokuratora krajowego. Prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości i zachowuje nadzór nad całą prokuraturą, ale zwykle kieruje prokuraturą za Pomocą prokuratora krajowego, który już nie jest politykiem, tylko jest zwyczajnym prokuratorem. I tak było przez całe lata. To znaczy do 2010 roku. W 2010 Platforma zlikwidowała, znaczy rozdzieliła prokuratora generalnego od Ministra Sprawiedliwości, a w 2016 roku, jak PiS wrócił do władzy, to znowu połączyli stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego i został nim Zbigniew Ziobro. Następnie w roku 2023, w sierpniu, stosunkowo niedawno, kiedy już pojawiło się istotne ryzyko, że PiS straci władzę, w PiSie zaczęli kombinować, co by tu zrobić, żeby nie stracić nadzoru nad prokuraturą. I wymyślili, zmodyfikowali ustawę o prokuraturze i prokurator krajowy, którym wtedy był pan prokurator Barski, stał się z jednej strony nieodwoływalny, nie można go odwołać bez zgody prezydenta, z drugiej strony tak naprawdę przestał podlegać prokuratorowi generalnemu, ponieważ okazało się, że w myśl tych nowych przepisów prokurator krajowy samodzielnie zarządza prokuraturą, a prokurator generalny może to robić tylko za pośrednictwem prokuratora krajowego. Co więcej, prokurator generalny może oczywiście dalej wydawać różne polecenia prokuratorowi krajowemu, ale ten nie musi się ich słuchać. Jeżeli uważa, że to nie będzie dobre dla prokuratury albo to nie będzie dobre dla postępowania, które ktoś tam prowadzi, to może powiedzieć swojemu przełożonemu, prokuratorowi generalnemu, czyli Adamowi Bodnarowi, bujaj się facet, nie muszę się ciebie słuchać. Więc jeżeli mamy do, połączone te dwie rzeczy, to znaczy jedna jest taka, że nie da się prokuratora krajowego, wieloletniego przyjaciela Zbigniewa Ziobry Prokuratora Barskiego odwołać bez zgody prezydenta, a z drugiej, on się wcale nie musi słuchać profesora Bodnara i sam może sobie czymś zarządzać. To wydawało się, że że PiSowi uda się zachować władzę nad prokuraturą i nowy rząd nie będzie prokuratorom mógł sterować. I wtedy ku zdziwieniu PiSowców, ale nie tylko profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny wydał takie pismo, zgodnie z którym prokurator Barski to nigdy nie był prokuratorem krajowym, że to powołanie było wadliwe, w związku z czym on teraz sobie wskazuje innego prokuratora, który będzie pełnił obowiązki prokuratora krajowego i sterował całą prokuraturą. No i wtedy się zaczęło, ponieważ Barski oczywiście nie uznał tego odwołania, ponieważ uznał, że odwołać go może tylko, na, można go tylko za zgodą prezydenta Andrzeja Dudy. Tej zgody tutaj nie było, więc on dalej jest prokuratorem. Za Barskim stanęła właściwie cała prokuratura i mamy teraz dwa niezależne systemy prokuratorów, którzy siebie nawzajem nie uznają. I jak do tego doszło i o co tak naprawdę chodzi? Otóż Prokurator Barski był prokuratorem do mniej więcej tego 2010 roku, kiedy platformersi zlikwidowali prokuratorę krajową przy okazji tych rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. I w tym stanie spoczynku był jakieś lat 12. I w 2022 wrócił ze stanu spoczynku, znowu stał się prokuratorem i stał się potem prokuratorem krajowym. I teraz Bodnar uważa, że to jego przywrócenie ze stanu spoczynku to było nielegalne, dlatego, że zostało zrobione na podstawie przepisu, który już nie obowiązuje. No i problem jest taki, że ten przepis dalej obowiązuje. Był to przepis z roku 2016, kiedy PiS wrócił do władzy. Mieliśmy artykuł 20, 47 ustawy, właśnie o prokuraturze, który brzmiał tak: Prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stanie spoczynku, może wrócić na swój wniosek do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne. Tak brzmi ten przepis. W tym przepisie nie ma nic o tym, że ten przepis wygasa w jakimś dniu, albo że ma obowiązywać tylko przez dwa miesiące. Nie ma czegoś takiego. Natomiast Adam Bodnar, i ma na to parę opinii, paru prawników, twierdzi, że z wykładni systemowej można się domyślić, że ten przepis jest epizodyczny, w związku z czym wygasł tam po mniej więcej dwóch miesiącach, i w 2020 roku, nie, w drugim, nie można było na jego podstawie powołać przywrócić do służby prokuratora Barskiego. No, problem polega na tym, i wydaje mi się, że to jest duży problem, że z treści tego, tego przepisu absolutnie nic takiego nie wynika. To znaczy, przepis epizotyczny ma taką konstrukcję, że coś tam, coś tam przez 20 dni albo do dnia takiego i takiego. W tym przepisie słowa o tym nie ma. Co więcej, w tej ustawie były przepisy przejściowe, przepisy epizodyczne, i w każdym z tych przepisów było napisane, kiedy ten przepis przestaje obowiązywać. Po ilu dniach albo do jakiej daty. Wszędzie to było, a w tym przepisie nie było nic o tym, że zakres jego czasowy wygasa po jakimś czasie. Co więcej, mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dokładnie w sprawie tej ustawy, gdzie w tym wyroku wprost jest napisane, że ten przepis nie jest epizodyczny. No bo nie jest, bo nic takiego z niego nie wynika. Co oznacza. Że minister sprawiedliwości i prokurator generalny działa po prostu nielegalnie. Uznał, że może sobie odwołać prokuratora Barskiego bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy, do czego po prostu nie ma prawa. Więc to działanie jest czysto nielegalne. Nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że oni mają rację. Natomiast nawet gdyby takie powody były, nawet gdyby ta ich argumentacja miała jakiekolwiek ręce i nogi, to znowu prokurator generalny nie jest od stwierdzania takich rzeczy. No to sąd może stwierdzić, że dane powołanie było zrobione niewłaściwie, w sposób nielegalny, czy w ogóle nie miało miejsca, no ale nie prokurator generalny. On po prostu nie ma takiej kompetencji. Żadna ustawa nie dała mu takich kompetencji. A wszystkie organy państwowe muszą się poruszać w zakresie swoich kompetencji, nadanych im ustawowo. Więc takiej argumentacji słusznej tutaj nie ma, i to jest zupełnie oczywiste, że jest to nielegalne. Zamach na prokuraturę. I popatrzmy dalej. Jeżeli byśmy przyjęli, że minister sprawiedliwości ma tutaj rację, i prokurator Barski wadliwie został powołany na prokuratora krajowego te prawie dwa lata temu, no to konsekwencją byłoby to, że wszystkie jego decyzje przez te dwa lata byłyby również nieistniejące. Wszystkie jego powołania na stanowiska, a następnie decyzje prokuratorów powołanych przez niego przez te dwa lata na swoje stanowiska. Iluś przestępców musiałoby wyjść na wolność, ileś postępowań sądowych trzeba by, ich, nie wiem, umorzyć, czy wstrzymać, czy przywrócić tak naprawdę, to jest generowanie nam wszystkim olbrzymiego bałaganu prawnego i to zupełnie nielegalnie. To, co Platforma powinna zrobić, to doczekać te dwa lata, do dwudziestego, półtora roku od teraz, do dwudziestego wygrać wybory prezydenckie i wtedy zgodnie z prawem wymieniać ludzi w tych instytucjach, a nie działać kompletnie na rympał, bez żadnej podstawy prawnej, bo to, co robi teraz Platforma, jest kompletnie nielegalne, nie ma nic wspólnego z praworządnością. To jest ciekawe. Wiecie, jak oni argumentują? No, że rzeczywiście być może tam jedziemy na granicy prawa, ale ludzie to popierają, ludzie są za tym, żebyśmy jak najszybciej zrobili porządek. Ale na czym polega praworządność? Właśnie na tym, że rządzi prawo, tak? Prawo ma rządzić, a nie ludzie. Na tym to właśnie polega, że jeżeli jest jakieś prawo, to stosujemy się do tego prawa niezależnie, co o tym sobie jaka, myśli sobie jakaś większość w jakimś tam sondażu. Więc nie na tym polega praworządność, że robimy to, co chcemy, słysząc jak ludzie klaszczą, że im się to podoba. Przy całej zresztą sprawie jest oczywiście widoczna po raz kolejny hipokryzja dla odmiany prawa i sprawiedliwości, bo oni teraz krzyczą, że prokuratura będzie zależna od rządu, że oni ręcznie będzie sterowana, a kiedy sami przejmowali. Władze w roku 2016 to nawet domagali się tego, żeby rząd musiał nadzorować prokuraturę. Znalazłem tutaj wywiad. Z Bogdanem Święczkowskim, on wtedy był wiceministrem sprawiedliwości, był prokuratorem krajowym. Od 2016 do 2022 roku prawdziwa szycha w tym świecie prawa i sprawiedliwości i on następujący fragment wywiadu z nim. To jest, dziennikarz go pyta, czy prokuratura powinna być niezależna? Nie. Prokuratura nie powinna być niezależna. Niezależny powinien być prokurator w zakresie prowadzonego śledztwa. A nie boi się pan, że dzisiejsi oponenci PiS kiedyś przejmą władzę i wykorzystają rozwiązania, które są dziś proponowane. Czyli to, żeby rząd miał bezpośredni nadzór nad prokuraturą, mógł się włączać minister sprawiedliwości do różnych postępowań i sterować ręcznie prokuraturą. I tak odpowiada Bogdan Święczkowski. Ta ustawa nie została napisana pod konkretną władzę czy pod konkretną osobę. Chodzi o to, aby każdy, kto będzie pełnił funkcję prokuratura generalnego, miał realną władzę. Liczę, że nowe prawo o prokuraturze będzie obowiązywało przez następne kilkadziesiąt lat. No, i nie obowiązywało przez kilkadziesiąt lat, bo w sierpniu 2023 roku pisowcom się odmieniło i uznali, że jednak prokurator generalny to nie powinien mieć żadnego wpływu na prokuraturę, że prokuraturą to powinien być e, zarządzać prokurator krajowy, który nie jest ministrem sprawiedliwości, nie jest politykiem, nie jest wybierany przez obywateli w wyborach, bo jednak ten bezpośredni nadzór nad prokuraturą to wcale nie jest dobry pomysł. I do tego wniosku doszli w sierpniu 2023 roku, na chwilę przed żadnymi wyborami parlamentarnymi. To tyle w tym odcinku i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.